Rafineria została sprzedana, ponieważ, no, jak wiecie, samochody benzynowe, tam na ropę, na takie, nie będą za 15 lat już potrzebne, bo do tego jest docelowo, żeby się po prostu ich pozbyć, tak? No to sprzedajemy rafinerię za grosze, bo czemu nie? Bo może kiedyś faktycznie tak będzie, słuchajcie, no to może kiedyś, może nie, ale sprzedamy ją za darmo. Ciekawe, ciekawe, kto na tym zarobił, kto na tym zyskał, kto dostał to w prezencie. Jak zwykle nie wiadomo. Zobaczmy, co nam mówi telewizja głównego nurtu. Przy okazji sprzedaży części Lotosu słyszeliśmy już mniej i bardziej oryginalne uzasadnienia kontrowersyjnej transakcji. Jest nowe. Liczba aut elektrycznych będzie rosła, więc za 15 lat rafineria nie będzie potrzebna. Czy to jednak argument, by dziś sprzedawać ją za bardzo niską cenę? O tym Paweł Puska. Wtedy to pytanie trzeba zadać do PKN Orlen. Pytania o sens tej transakcji, o sprzedaż części rafinerii, w którą w ostatnich latach wpompowano miliardy, by przynosiła zysk. I przynosi. W zeszłym roku Grupa Lotos osiągnęła zysk netto ponad 3 miliardy 200 milionów złotych. W pierwszym półroczu tego roku było to już prawie 5 miliardów złotych. A ile zapłaciło Saudi Aramco za 1/3 rafinerii plus hurtownię? O ile pamiętam, była to kwota ponad miliarda złotych. Czyli nieoficjalnie pada kwota 1 150 000 000 złotych. Przez tych drugich spis. A całą transakcję i jej sens Donald Tusk przedstawił bardzo obrazowo. Kupujecie hot doga, płacicie za hot doga, a właściciel stacji mówi: nie tylko hot dog, cała stacja benzynowa jest nasza. Próbowaliśmy dziś pytać wiceministra finansów o kontrolę w związku z ewentualnym uszczupleniem wpływów do budżetu z tytułu sprzedaży części Lotosu po zaniżonej cenie. W odpowiedzi najpierw usłyszeliśmy, że cała grupa Orlen zanotowała rekordowe zyski i wpłaciła rekordowe podatki. Rosnące o ponad 40%. Ale na pytanie... Ale po co to sprzedawać, skoro... Odpowiedzi już nie było. A co z kontrolą? Z tego co ja wiem, organy kontrolne, czyli na przykład Najwyższa Izba Kontroli, mają zamiar... Kontrolować, to prawda. A ministerstwo? Ministerstwo zostanie z głową. Ministerstwo nie jest od kontroli transakcji. Kontrola skarbowa sprawdza na przykład, czy samochód, który kupiliśmy, kosztował tyle, ile deklarujemy. Ale tak kontrowersyjnej transakcji ministerstwo kontrolować nie zamierza. Transakcji, która jak dziś słyszeliśmy, pewnie miała głębszy sens. Z perspektywy gospodarczej rafineria w Lotosie przy tych trendach związanych z elektromobilnością pewnie w perspektywie 15 lat przestanie działać, więc taka fuzja ma sens. Trendy w elektromobilności w Polsce mają się nijak do słynnych zapowiedzi Mateusza Morawieckiego. Milion aut elektrycznych. 6 lat temu zapowiadał, że w 2025 roku będziemy mieli milion aut elektrycznych. W ciągu tych 10 lat. Dziś jest zarejestrowanych nieco ponad 62 tysiące takich aut. Polska Izera została zaprezentowana i w sumie tyle. Czy zatem za 15 lat rafinerie rzeczywiście nie będą nam już potrzebne? Bardzo ważne pytanie, ale musiałabym być wróżką, żeby na nie odpowiedzieć. Rafineria Gdańska, technologicznie najnowsza na świecie, spokojnie może funkcjonować 20-30 lat, a w tym czasie to jest taki okres, kiedy można dokonywać zmian. Tego, co się stało, były prezes Lotosu nie nazywa transakcją. Jego zdaniem takie firmy sprzedaje się za minimum 6-krotność rocznego zysku. To co, my mamy być za ściankiem? Bo... Paweł Puska, Fakty. Czyli mamy sprzedaną rafinerię z możliwością, że kiedyś będziemy jeździć elektrycznymi samochodami, ale jak wiemy, no przy takim wzroście cen raczej nie. Ale kontroli nie będzie, słuchajcie. Zostało sprzedane za grosze, ale kontroli nie będzie, bo i po co? Po co kontrola? Przecież nic się takiego nie stało, co nas to interesuje? No tutaj jest jakieś duże nieprawidłowości. Kolejne nieprawidłowości, tak? Więc zastanówmy się, kto na tym zyskał, kto na tym stracił. Na pewno nie my zyskamy, a widzę, że tutaj nastała era przyspieszania, przymuszania nas do elektrycznych samochodów.